Niewielka, spokojna miejscowość i ogromna, niezrozumiała tragedia. Tak można by pokrótce określić dzisiejszy przypadek. Sprawa Hayashi Fumiko jest jedną z tych, które stanowią potwierdzenie dla teorii, że możliwe jest odebranie komuś życia w biały dzień pośrodku gęsto zaludnionego osiedla i na wieki pozostać niewykrytym. Mam nadzieję, że ktoś z Was będzie w stanie choć pokrótce mi wyjaśnić, co tu właściwie zaszło. Przeniesiemy się dziś do miasta Sonobe, znajdującego się na terenie prefektury Kioto. Jest to względnie niewielka miejscowość, którą na rok 2003 zamieszkiwało zaledwie nieco ponad 16 tysięcy mieszkańców. Większość infrastruktury miasteczka stanowiły domki jednorodzinne. Obecnie miejscowość połączona została z innymi, pobliskimi i na dzień dzisiejszy jest częścią większego miasta – Nantan. Sonobe kojarzone jest przede wszystkim z faktem, iż jest to rodzinne miasto projektanta gier wideo i dyrektora reprezentującego firmę Nintendo, Miyamoto Shigeru. Było chwilę po 5:30 nad ranem 22 czerwca 1988 roku, kiedy to Matsumoto Yoshiyuki przemierzał kolejne ulice miasteczka na swoim motorze. Mężczyzna dorabiał sobie jako dostawca gazet Asahi Shimbun i swoją zmianę wykonywał każdego dnia tuż po wschodzie słońca, aby zaopatrzyć mieszkańców w świeżą prasę jeszcze przed śniadaniem. Jednak kiedy powoli dojeżdżał do jednego z większych skrzyżowań, z daleka spostrzegł leżącą na ziemi sylwetkę człowieka, a zaraz obok niej rower, ułożony w dziwnej, nienaturalnej pozycji. Od razu zorientował się, iż musiało w tym miejscu dojść do wypadku drogowego, a że nigdzie dookoła nie zauważył samochodu, który mógł w nim uczestniczyć, uznał, że kierowca musiał oddalić się z miejsca zdarzenia, nie udzielając ofierze pomocy. Kiedy mężczyzna podjechał bliżej, jego oczom ukazała się naprawdę tragiczna sceneria. Spoczywająca na środku drogi sylwetka okazała się należeć do młodej dziewczyny, a na jej ubraniach, rowerze i wszędzie dokoła było pełno krwi. Dodatkowo okazało się, iż Matsumoto kojarzył ofiarę. Nastolatka również dorabiała sobie przed lekcjami jako dostawca gazet. Zdarzało im się nawet czasem pomachać do siebie wzajemnie, kiedy mijali się gdzieś podczas pracy. Młody mężczyzna natychmiast zaalarmował o wypadku pobliskich mieszkańców, którzy bezzwłocznie wezwali pomoc. Kiedy kilka minut później zarówno policja, jak i ratownicy medyczni pojawili się na miejscu, było już jasne, że nastolatce nie można już w żaden sposób pomóc. Dziewczyna odeszła z tego świata, wykrwawiła się na śmierć. Jednak, co okazało się po dokładnych oględzinach ciała przez służby, nie doszło do tego na skutek kolizji czy też wypadku drogowego. Na jej ramionach i szyi odkryto bowiem liczne rany kłute, i to one były ostateczną przyczyną śmierci nastolatki. Tego się bowiem kompletnie nie spodziewano. Jak to się stało, że niepełnoletnia dziewczyna dostarczająca gazety została wręcz zadźgana na śmierć na środku ulicy na terenie spokojnego miasteczka? Czy mogłaby komukolwiek zawinić do tego stopnia, że z premedytacją odebrano jej życie? A może była jedynie przypadkową ofiarą lub sprawca, z kim się pomylił? Funkcjonariusze postanowili rozpocząć śledztwo, mające prowadzić do ustalenia podstawowych faktów w tej sprawie. Najważniejszą rzecz ustalono już na samym początku i były to oczywiście personalia ofiary. Ciało należało do 15-letniej Hayashi Fumiko, pochodzącej z sąsiedniego miasteczka o nazwie Wakayama. Nastolatka pochodziła z rozbitej rodziny. Jej rodzice niedawno rozwiedli się, a Fumiko i jej starsza siostra pozostały przy matce. Jako że w tamtym czasie państwo nie wspomagało finansowo rodziców samotnie wychowujących dzieci w dostatecznym stopniu,
kobiety nierzadko odczuwały brak środków pieniężnych, których starczało na niewiele więcej niż zaspokojenie podstawowych potrzeb. Siostra nastolatki wspomniała, że Fumiko marzyła o posiadaniu magnetowidu, którym będzie mogła rejestrować programy telewizyjne na kasetach wideo. Często mówiła również o tym, że chciałaby mieć pieniądze na wyjścia ze znajomymi ze szkoły na hamburgery. Dziewczyna planowała również dołożyć się nieco do domowego budżetu. Zatrudnienie znalazła w Yomiuri Shinbun, okolicznej gazecie, wraz z rozpoczęciem liceum. Przypomnę tylko, iż w Japonii początek roku szkolnego przypada na kwiecień, czyli 2 miesiące przed tragicznymi wydarzeniami. Każdego dnia przed pójściem do szkoły odpowiedzialna była za dostarczenie egzemplarzy gazety pod drzwi klientów. 22 czerwca 1988 roku, około 5 nad ranem, Fumiko jak codziennie zjawiła się w sklepie sprzedaży bezpośredniej Yomiuri Shimbun, który znajdował się jedynie niecałe 200 metrów od jej domu. Pracownik wydał dziewczynie prasę, po czym życzył jej powodzenia oraz dodał: dzisiaj również daj z siebie wszystko. Na co nastolatka z uśmiechem na ustach energicznie odpowiedziała: oczywiście. Następnie wsiadła na rower i przejechała około kilometra do pobliskiej miejscowości, Sonobe, która była w cudzysłowie jej rejonem pracy. O 5:11 Fumiko widziana była przez parę biegaczy, którzy minęli ją na jednym ze skrzyżowań i zapamiętali tę sytuację. Był to jednak ostatni raz, kiedy nastolatka widziana była przez kogokolwiek żywa. Następną osobą był dopiero pan Matsumoto, który zawiadomił służby ratunkowe. Pamiętnego dnia policjanci odgrodzili miejsce zbrodni, aby zabezpieczyć ewentualne ślady pozostawione przez sprawcę. Pierwszą rzeczą, która rzuciła się śledczym w oczy, było to, iż nastolatka musiała być mniej więcej w połowie drogi, gdyż w koszyku zamocowanym na jej rowerze znajdowała się jeszcze spora ilość gazet. Dodatkowo osobom pracującym nad sprawą udało się zabezpieczyć dobrze widoczny ślad prawego buta domniemanego sprawcy. Wyglądało to tak, jakby w pewnym momencie po dokonaniu napaści na dziewczynę sprawca wdepnął w kałużę ciemnobrunatnej cieczy prawą nogą, a następnie, kiedy oddalał się z miejsca zdarzenia, pozostawiał kolejno kilka krwawych śladów prowadzących w kierunku, w którym się oddalił. Oznaczałoby to, że napastnik pozostał w pobliżu swojej ofiary jeszcze przez dłuższą chwilę po ataku, gdyż musiało upłynąć trochę czasu, zanim krew wydostała się z jej ciała, tworząc kałużę na tyle dużą, aby po wdepnięciu w nią sprawca był w stanie pozostawić kilka lub kilkanaście odcisków na asfalcie. W następnej kolejności śledczy postanowili na podstawie rodzaju podeszwy ustalić, jaki typ obuwia miał na sobie poszukiwany człowiek w trakcie popełnienia zbrodni. Udało się określić dokładny model. Były to buty do biegania ASICS Oakland, które możecie zobaczyć teraz na zdjęciu, w rozmiarze 24-25 cm długości, czyli byłoby to europejskie 37-39. Następnie przez wiele miesięcy próbowano uzyskać informacje o ilości par tego konkretnie typu obuwia sprzedanych na terenie najbliższej okolicy i wbrew pozorom udało się to, co było w mojej opinii nie lada osiągnięciem. Było to dokładnie 1685 par na terenie kilku pobliskich miejscowości. Jednak co ciekawe, udało się również ustalić personalia 657 osób, które je zakupiły i przesłuchać je w tej sprawie, jednak nawet tak ogromne zaangażowanie śledczych nie przyniosło spodziewanych rezultatów. Oczywiście ogromną nadzieję pokładano również w autopsji ciała Fumiko, która mogła zaopatrzyć śledczych w nieco więcej szczegółów dotyczących tragicznego zdarzenia. Narzędzie zbrodni sprawca prawdopodobnie zabrał ze sobą, gdyż nie odnaleziono go na miejscu zbrodni. Według patologa był to nóż o długości ostrza około 2 do 3 cm. Bardzo istotną informacją wydawało się być również to, iż wszystkie rany znalezione na ciele nastolatki zostały przez sprawcę zadane zza pleców dziewczyny. Nastolatka prawdopodobnie zupełnie nie spodziewała się ataku, gdyż nie odnotowano żadnych obrażeń wskazujących na to, aby się broniła. Patolog stwierdził, iż śmierć dziewczyny była prawdopodobnie szybka i dość bezbolesna,
gdyż w pierwszej kolejności sprawca wbił ostrze tuż za jej uchem, co odebrało jej życie niemalże natychmiastowo. Reszta ciosów wymierzona została w szyję oraz ramiona rowerzystki. Po połączeniu wszelkich informacji i wskazówek posiadanych w tej sprawie, śledczy wysnuli teorię, iż atak na nastolatkę został przeprowadzony bezpośrednio w celu skrzywdzenia jej lub też odebrania jej życia. Nie był to napad rabunkowy, gdyż wszystkie rzeczy Fumiko, łącznie z portfelem i biżuterią, sprawca pozostawił na miejscu zbrodni. Dziewczynę znaleziono również w pełni ubraną, nie stwierdzono również oznak wykorzystywania seksualnego. Piętnastolatka jechała rowerem, poruszała się szybciej niż osoba idąca pieszo, nie zatrzymywała się również zbytnio na skrzyżowaniach, ponieważ godzina była naprawdę wczesna i większość mieszkańców jeszcze spała. W związku z tym podejrzewano, że ruch na drodze był znikomy. Skoro atak na Fumiko został przeprowadzony od tyłu, śledczy z dużą dozą prawdopodobieństwa orzekli, iż sprawca również poruszał się rowerem, motocyklem lub innym podobnym środkiem transportu i zaatakował dziewczynę, kiedy podjechał do niej od prawej strony lub też kiedy minął ją z naprzeciwka. Przypomnę tylko, że w Japonii poruszamy się lewą stroną drogi. Chciałam Wam teraz pokazać krótkie, kilkunastosekundowe wideo, na którym Matsumoto Yoshiyuki, czyli mężczyzna, który znalazł ciało, przedstawia mediom, jak wyglądało miejsce zbrodni w momencie, kiedy nadjechał w jego pobliże 22 czerwca przed 6 rano. Zwróćcie proszę uwagę na okolice, w której doszło do zdarzenia. Oczywiście dodałam dla Was napisy. Jak mogliście zaobserwować na filmiku, okolica, w której nastolatka straciła życie, wygląda jak typowe osiedle domków jednorodzinnych, jakich u nas w Polsce również nie brakuje. Co więcej, niektóre z budynków znajdowały się dosłownie kilka metrów od miejsca zdarzenia, cokolwiek sprawca więc zamierzał, musiał liczyć się z tym, że bardzo łatwo byłoby o sytuację, w której któryś z okolicznych mieszkańców wyjrzy przez okno kuchenne w najmniej odpowiednim momencie i tym samym stanie się kluczowym świadkiem, ponieważ mimo wczesnej godziny porannej na zewnątrz było już kompletnie widno. Jako że osobom pracującym przy tej sprawie nie udało się zabezpieczyć żadnych kluczowych dowodów, takich jak zeznania naocznych świadków, narzędzie zbrodni, odciski palców czy też próbki DNA sprawcy, musieli się oni posiłkować jedynie tym, co byli w stanie ustalić do tej pory. Na tej podstawie śledczy wyodrębnili kilka istotnych faktów, dzięki którym udało się wysnuć kilka prawdopodobnych teorii, które ich zdaniem najlepiej opisywały wydarzenia z 22 czerwca. Po pierwsze, zwrócono uwagę na fakt, iż do zbrodni doszło na bardzo nietypowym terenie, jakim jest wspomniane przed momentem osiedle domków jednorodzinnych. W najbliższej okolicy nie było żadnych centrów handlowych, sklepów, lokali gastronomicznych czy innych miejsc, które mogłyby być powodem, dla którego dany sprawca znalazł się w pobliżu tego skrzyżowania. A nawet gdyby były, to z pewnością byłyby jeszcze nieczynne, gdyż przypomnijmy, wszystko wydarzyło się prawdopodobnie chwilę po 5:30 nad ranem. Okolica była tak zwaną sypialnią, czyli terenem typowo mieszkalnym. Stąd śledczy założyli, iż osoba, która dopuściła się zbrodni, musiała z dużą dozą prawdopodobieństwa zamieszkiwać gdzieś w pobliżu, gdyż w innym przypadku, w jakim celu znajdowałaby się w tym miejscu tak rano? Po drugie, sprawca wydawał się nie mieć skrupułów, gdyż dokonał ataku na nastolatkę w biały dzień na ulicy, na której potencjalnie mogłoby znaleźć się wielu świadków, czy to mieszkańcy okolicznych domów, biegacze, osoby wychodzące wcześnie rano do pracy, czy też właśnie dostawcy gazet, tacy jak mężczyzna, który kilkanaście minut później odnalazł ciało. Policjanci postawili na fakt, iż haniebny czyn był tak zwaną zbrodnią in a spur of the moment, czyli nieprzemyślaną, niezaplanowaną, dokonaną pod wpływem chwili. No dobrze, właściwie miałoby to sens,
Jednak warto również zastanowić się, co w rzeczywistości było powodem posunięcia się do tak dramatycznego rozwiązania. Czy Fumiko w jakiś sposób wyprowadziła tę osobę z równowagi? W tym temacie wyodrębniono kilka możliwych motywów. Pierwszym z nich było założenie, iż sprawca mieszkający w okolicy, być może mający problemy psychiczne, w pewnym sensie upatrzył sobie nastolatkę i od jakiegoś czasu obserwował, o której godzinie przejeżdża którą trasą. Może dziewczyna zrobiła coś nie tak, przykładowo omyłkowo dostarczyła jego gazetę pod inny adres i człowiek ten się zdenerwował. Z drugiej strony brak porannej prasy wydaje się być naprawdę słabym motywem do tak okrutnego morderstwa, jednak umówmy się, my, weterani spraw kryminalnych, słyszeliśmy o zbrodniach dokonywanych z bardziej błahych powodów. Zastanawiano się również, czy Fumiko nie została pozbawiona życia, ponieważ ktoś pragnął dokonać tak zwanego pleasure attack, a młoda dziewczyna była zwyczajnie łatwym celem. Pleasure attack to tak zwana zbrodnia dla przyjemności, dla samej świadomości odbierania życia oraz dla odczuwania wszelkich emocji temu towarzyszących. Jednak jeżeli mam być szczera, to nieco koliduje mi to z faktem, iż ktoś pod wpływem żądzy mordu miałby specjalnie przyjechać na osiedle mieszkalne, gdy jest widno, tym samym narażając się na aresztowanie. Śledczy podjęli również temat gazety, którą dziewczyna rozprowadzała po osiedlu i to w jej treści postanowili szukać motywu. Zastanawiali się, czy sprawca mógł mieć jakieś personalne zatargi z tą konkretną gazetą. Przykładowo nie zgadzał się z jej treściami publikowanymi przez redaktorów lub też uważał, że sieją oni tak zwaną propagandę pośród mieszkańców okolicy. Zastanawiano się również, czy może człowiek ten nie życzył sobie dostarczania makulatury pod swoje drzwi, a mimo to każdego ranka znajdował na werandzie nowy egzemplarz. Wiecie, niektórzy z nas również nie lubią wyciągać ze skrzynek pocztowych 30 ulotek dziennie, do tego stopnia, że czasami decydujemy się na naklejenie na skrzynce przy naszym numerze mieszkania karteczki, prosimy nie wrzucać ulotek czy coś w tym rodzaju. Jednak odbieranie życia nastolatce, która wykonywała jedynie powierzoną jej pracę jako karę za niechcianą prasę, byłoby to naprawdę ekstremistyczne. W pewnym momencie śledztwa zauważono również pewien ciekawy wątek, który według policjantów mógł mieć znaczenie przy ewentualnym typowaniu sprawcy tego przestępstwa. Pomimo iż, jak już kilkakrotnie wspominałam, Sonobe było uważane za miejsce raczej spokojne i wypełnione domkami jednorodzinnymi, to tak się składa, iż na przestrzeni 5 ostatnich lat doszło w nim do wielu ogromnych tragedii. Niecałe 500 metrów od miejsca, w którym życie straciła Fumiko, brutalnie zamordowany został kierowca taksówki. Jakiś czas później, w domu nieopodal, córka odebrała życie swojej matce. Jeszcze tego samego roku pewien mężczyzna został aresztowany, ponieważ z zimną krwią zamordował swoją starszą siostrę. Jednak najbardziej znaną zbrodnią ze wspomnianego miasteczka był incydent z zatrutym curry, gdzie pewna kobieta dosypała ogromną dawkę arszeniku do potrawy, którą następnie serwowano mieszkańcom miasta na okolicznym festynie. Dawka trucizny była tak ogromna, że z powodzeniem mogłaby odebrać życie co najmniej setce osób. Ale o tej zbrodni opowiem Wam innym razem. Oprócz wspomnianych morderstw zdarzały się również liczne kradzieże, wandalizmy, a nawet podpalenia domów przez samych jego mieszkańców w celu wyłudzenia odszkodowania. Stąd pojawiła się teoria, że dziewczyna mogła być przypadkowo świadkiem jakiejś sceny, której zdecydowanie nie powinna oglądać i w związku z tym wydano na nią wyrok śmierci. Jednak jeżeli mam być szczera, mi osobiście ten pomysł jakoś nie wydaje się szczególnie prawdopodobny. Jeżeli chcecie znać moją opinię, to wydaje mi się, że zbrodnia, tak jak przewidywali śledczy, została dokonana pod wpływem chwili oraz silnych emocji. Wnioskuję to po dwóch rzeczach. Po pierwsze, ostrze, którym zadano ciosy, miało jedynie od 2 do 3 cm długości, a to naprawdę mało. Gdyby ktoś przygotowywał się wcześniej do dokonania morderstwa, zapewne zabrałby ze sobą jakieś inne narzędzie, którym dużo łatwiej byłoby zadać śmiertelny cios. Próbowałam sobie wyobrazić, czym mogło być to narzędzie o tak niewielkim ostrzu i pierwsze, co przyszło mi na myśl, to ten taki mały nożyk do warzyw, który praktycznie każdy z nas posiada w szufladzie ze sztućcami. Jednak kiedy sprawdziłam w internecie, to okazało się, że większość z tych nożyków ma ostrze o długości 6 cm, czyli to raczej nie było to.
Po drugie natomiast autopsja wykazała, iż już pierwszy cios, ten za prawym uchem Fumiko, był śmiertelny i na tyle silny, że dziewczyna z całą pewnością spadła z roweru na ziemię. Jednak mimo to agresor dźgał ją dalej, po szyi, karku i ramionach, zadając w efekcie kilkanaście dodatkowych ciosów. Z tego powodu zakładam, iż atak został wykonany w stanie silnego wzburzenia emocjonalnego. Warto byłoby jeszcze zwrócić uwagę na rodzaj obuwia noszonego przez sprawcę. Były to typowe sportowe buty do biegania. Można by więc założyć, że sprawca rzeczywiście pochodził z okolicy, ale może nie najbliższej. Równie dobrze mógł być właśnie w trakcie porannego joggingu i do tego czasu przebiegł już kilka kilometrów. Idąc dalej tym tropem, sportowcy i fani przebywania na łonie natury często noszą przy sobie wielofunkcyjne scyzoryki i wiem, że w środku znajduje się takie niewielkie ostrze, jednak nie mam pojęcia, czy dałoby się tym komuś odebrać życie i obym nigdy nie musiała się przekonać. Kiedy już zapoznałam się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi tej sprawy, przyszła mi na myśl jeszcze jedna teoria, o której źródła nie wspominają. Mianowicie, czy byłoby możliwe, aby to jakaś koleżanka Fumiko dokonała tego tragicznego czynu? Dostarczycielka gazet chodziła początkowo do jednej z okolicznych podstawówek, następnie do pobliskiego liceum, więc bardzo możliwe, iż któraś z jej rówieśniczek również uczęszczała kiedyś do tej samej szkoły, jako że Sonobe oddalone było jedynie 1 kilometr od miejsca zamieszkania nastolatki. Może minionej nocy znajoma Fumiko dowiedziała się o czymś, co bardzo ją rozzłościło i mając informację, że Hayashi rozwozi gazety na terenie jej osiedla, postanowiła, że wyjdzie na drogę nad ranem, aby w cudzysłowie wyjaśnić koleżankę jeszcze przed szkołą. Fumiko nie miała jednak ani czasu, ani ochoty na przykrą rozmowę, powiedziała więc, że nie może rozmawiać i próbowała odjechać, jednak zignorowana, wściekła koleżanka dogoniła ją i zaczęła dźgać zza pleców. Pomyślałam, że mogła mieć przy sobie nożyk kreślarski, taki wiecie, który wysuwa się ze środka plastikowej otoczki i przykładowo otwiera się nim paczki. Takie nożyki często są na wyposażeniu japońskich uczniów, gdyż korzystają z nich podczas zajęć szkolnych. Mogła go wziąć z domu na spotkanie, aby w razie czego się nim bronić przed Fumiko. Taki nożyk bez problemu można by również wysunąć na 2-3 cm i zazwyczaj nie robi się tego na większą odległość. Żadna informacja o tym spotkaniu nie została odnotowana, ponieważ nikt nie wiedział o planowanej przez drugą nastolatkę konfrontacji, zwłaszcza, że był rok 1988 i dostęp do internetu czy komórki nie był czymś powszechnym. Dodatkowo rozmiar buta sprawcy wynosił między 37 a 39, więc teoretycznie mógł on należeć do młodej kobiety. Jednak z drugiej strony musimy mieć na uwadze, że Japończycy statystycznie mają mniejsze rozmiary stóp niż Europejczycy czy Amerykanie, więc równie dobrze sprawcą mógł być mężczyzna. A wy za którą teorią obstajecie? Którąś z wymienionych? A może udało wam się wpaść na jakąś inną, która spinałaby wszystkie zgromadzone dowody w jedną logiczną całość? Dajcie znać w komentarzach. Po dziś dzień sprawa Hayashi Fumiko pozostaje nierozwiązana i szczerze mówiąc, jeżeli z biegiem lat sprawca sam nie przyzna się do winy, nigdy prawdopodobnie nie dowiemy się, co miało miejsce tamtego dnia. Chociaż gdyby człowiek odpowiedzialny za te zbrodnie miał sam wyznać prawdę, mógłby to zrobić już wiele lat temu, ponieważ przedawniła się ona 22 czerwca 2003 roku z powodu niewykrycia sprawcy, więc już nikt nigdy nie zostanie za nią postawiony przed sądem. Musi to być niezmiernie frustrujące dla rodziny 15-latki, która pragnęła jedynie dołożyć się nieco do skromnego rodzinnego budżetu. Cześć, z tej strony Sinami z kanału Japonia w ramionach zbrodni. Zauważyłam, że ostatnio mój kanał zasubskrybowało wiele nowych osób, dlatego skorzystam z okazji i powitam wszystkich serdecznie. Dzięki, że postanowiliście dołączyć do mojego małego świata spraw kryminalnych kraju kwitnącej wiśni. Rozsiądźcie się wygodnie i zapraszam w każdy czwartek na kolejną dawkę zbrodni. Chociaż nie brzmi to najlepiej, ale wiecie, o co mi chodzi. Chciałabym też poinformować Was, że założyłam Patronite dla tego kanału. Jednak muszę przyznać, że nadal czuję się z tym dziwnie.
Nigdy nie traktowałam mojego kanału jako źródła mogącego przynosić jakiekolwiek dochody. Opracowuję odcinki, bo pragnę dzielić się z innymi swoją pasją, zarówno do zagadek kryminalnych, jak i do kultury Japonii. Jednak ostatni czas nie był dla mnie i mojej firmy łaskawy pod względem finansowym, więc zadecydowałam, że może warto dać temu szansę. Miałam już kilka zapytań o Patronite, jednak nie wydawało mi się, że sprawiedliwym będzie otrzymywać jakieś pieniądze za pracę, którą traktuję osobiście trochę jak popularyzujący Japonię wolontariat. Nie wiem, czy rozumiecie, co chcę powiedzieć. Nie chcę, żebyście zrozumieli mnie źle. Nie mam zamiaru się żalić czy coś, bo umówmy się, że większość z nas tu zebranych miewa gorsze finansowo momenty, bo tak działa prawdziwy świat. Nie chciałabym też, aby ktokolwiek z Was poczuł się w jakiś sposób zobowiązany do jakiejkolwiek wpłaty. Patronite powstał tylko dla chętnych, wiecie, tych, którym brakuje już miejsca w domu na te wszystkie worki z gotówką. A teraz przejdźmy już do dzisiejszego kącika wiedzy o Japonii. W kraju kwitnącej wiśni bardzo wielu nastolatków posiada pracę na część etatu, którą wykonuje kilka dni w tygodniu po lekcjach lub też w weekendy. Jest to tak zwana arubaito, albo w skrócie baito. Większość Japończyków ma ogromne poszanowanie do pieniądza i w takim przekonaniu pragną wychować swoje dzieci. Stąd wielu rodziców przeznacza niewielką kwotę pieniędzy na kieszonkowe dla swojej nastoletniej pociechy, na miarę możliwości finansowych rodziny. Jednak jeżeli dziecko uważa, iż kwota ta nie jest dla niego satysfakcjonująca, proponują mu dodatkowo podjęcie pracy. Często również czynnie pomagają mu w znalezieniu zatrudnienia, aby mieli pewność, że firma działa legalnie i ich pociecha będzie całkowicie bezpieczna. W japońskim prawie istnieje zapis, iż każda firma może legalnie zatrudnić nastolatka, który ukończył 15 lat. Osoby młodsze mogą pobierać wynagrodzenie za pracę jedynie w przypadku, kiedy biorą oni udział w kręceniu filmu lub też otrzymały rolę w przedstawieniu teatralnym. Ustalono jednak pewne zasady, których należy bezwzględnie przestrzegać. Po pierwsze, w przypadku osób niepełnoletnich, dzień pracy nie może przekraczać 8 godzin. Nie mogą oni też być zatrudniani w miejscach w jakiś sposób związanych z rozrywką dla osób dorosłych, przykładowo w barach, w których sprzedawany jest alkohol, w hostklubach, salonach gier, hotelach miłości czy nawet w salonach z masażem. Generalnie w miejscach, które kojarzą się bezpośrednio z alkoholem, używkami, hazardem lub seksem. I powiem Wam szczerze, że zdziwilibyście się, ilu nastolatków decyduje się na dorabianie po lekcjach. Zwłaszcza w tych latach szkolnych, po których nie mają żadnych większych egzaminów. Najczęściej znajdują oni zatrudnienie w takich miejscach jak sklepy spożywcze, restauracje lub tak zwane ramen shopy, czyli takie jakby niewielkie budki, w których sprzedaje się jedzenie typu ramen, które zapracowany Japończyk może szybko pochłonąć i pobiec dalej. Zdarza się również, że młode dziewczyny rozdają ulotki księgarni czy salonów piękności na ruchliwej ulicy, a chłopcy użyczają swojej siły ekipom przeprowadzkowym. Szczerze mówiąc, myślę, że takie podejście rodziców jest naprawdę w porządku. Zwłaszcza kiedy pomogą swoim pociechom w znalezieniu odpowiedniego płatnego zajęcia, które nie będzie kolidowało ze szkołą. Dzieciaki uczą się odpowiedzialności i są w stanie na własnej skórze przekonać się, ile czasu trzeba poświęcić na pracę, żeby móc za zarobione pieniądze pójść do kina czy na koncert. Są też w stanie eksperymentować, przekonać się, czy typ pracy, którą obecnie wykonują, odpowiadałby im w przyszłości, przykładowo praca siedząca, fizyczna, umysłowa, wiecie, co mam na myśli. Opowiem Wam na koniec jeszcze pewną sytuację, której kiedyś byłam świadkiem. Szłam po moim osiedlu i z daleka zauważyłam, że jakaś kobieta krzyczy na swojego na oko 15-letniego syna. Nie słyszałam dokładnie, co mówiła, jednak bardzo gestykulowała i ogólnie było widać, że jest mocno zdenerwowana. Kiedy znalazłam się nieco bliżej tej pary, to jakaś obca kobieta, starsza pani, podeszła do nich i powiedziała coś w stylu, że nie wolno tak krzyczeć na dzieci, że trzeba z nimi normalnie rozmawiać, wytłumaczyć, bo krzyk wyzwala agresję. A następnie wywiązał się taki dialog. A co syn niby takiego zrobił, że tak go pani teraz beszta? Zapłacił 19 zł za paczkę ciastek jeżyków. W tym momencie obie kobiety ucichły na chwilę, po czym starsza pani dodała.
W takim razie ma pani 100% rację. Przepraszam, że przeszkodziłam. Po czym podniosła z ziemi siatki z zakupami i zwyczajnie sobie poszła. Na dziś to wszystko. Dzięki, że tu jesteście. Słyszymy się za tydzień. Planuję naprawdę ciekawy odcinek. Matane, bye bye.